Cześć, witajcie wszyscy, a to przed wami unboxing Titanfalla. A czegoś takiego nie robiłem, więc tutaj nawet lepszy, mam nadzieję, wyjdzie obraz, wszystko lepsze. Niestety będę jedną ręką operował, chyba że na chwilę odłożę kamerę. To już nie jest takiej skarpe, tego syfu troszkę nagrywanego, coś lepszego jest. Więc mam tu nawet przygotowane takie słodkie nożyczki. Akurat na taką okazję. Więc co? Więc rozpatrujemy to. Zobaczmy może co tu jest na okładce. O, PEGI 16 są nawet. Polska wersja jaka? Z napisami. Respawn, EA. Co tu mamy? Tutaj się światło odbija, więc trzeba kąt widzenia. Obrazki, obrazki. O, widzimy, że jest przemoc. Wulgarny język jest i jest online, cokolwiek to znaczy. Wymagania najbardziej mi rozbraja to. O, ostrość poszła w pizdu. O, 50 giga. Macie 50 giga? Ja wolnego na twardzielu. Jak nie, to nie pogracie. Dobra. Sanie w banie. Chyba wszystko takie obrazki, jak ktoś lubi oglądać. Tu wybucha, tu się szczela, tu skacze. Taki Assassin, Mirror's Edge. Dobra. Ciśniemy z rozpakowywaniem. Raczej palcami tego nie zrobię, prędzej pudełko rozwalę. Zrobię jedną ręką nożyczkami. Udało się. To jest pierwszy krok naprzód w rozpakowywaniu. Jedną ręką trochę trudno, statywu nie ma. To jest spoiler z Titanfalla, jak ktoś chce kupić, to niech pisze. Ciepniemy to. O, dywan rozwaliony. O, tu Buda stoi, taka obudowa, ładna, nie? O, fajnie. Tam syf. Dywan troszkę rozwalił się, nie wiem czemu. Ale dywan to nie tutaj temat. No, to druga część materiału unboxingowego. Tam bym musiał, kod bym musiał pokazać wam, a nie chcę bardzo. Co tu jest? Nie ma instrukcji. Jest, że można kupić Battlefield 4 Premium, to już posiadam, niestety dałem się namówić. Troszkę żałuję, ale może to poprawią Battlefielda. Tu jest, to jest instrukcja. Ktoś lubi czytać to. Nie poczyta. Tu jest płyta. O, tu jest na płycie USK AB18. PEGI to. To jest 15 coś. Respawn. Disk 1. I dysk 2. Chyba na tym kończą się dyski. No, płyta jak płyta. Zobaczymy, czy jest dysk 3. Jest dysk 3. Tu jest kolejna. Będzie dysk 4. Zawiodłem się, nie ma dysku 4. Znów żonglujemy płytami. O, myszka, klawiatura. Star Warsy, pojemie. No dobra, no to tak to wygląda. Tu nie żadna edycja kolekcjonerska, nic podstawowa za pieniądze. I tutaj zrobię taki najazd ładny, żeby zakończyć to. Tom, pam, 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 pam. Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, to przydanie Titanfall. Gierka, która niedawno wyszła, chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, każdy kto się orientuje w biznesie to wie. To jest mój człowieczek już poziom 11, człowieczek nazwijmy, o, kulturalny człowiek, przywitajmy się. No to co, lecimy.
No, tutaj jest, jak to na twórców Call of Duty, podstawowe klasy i naszym standardowe. Bierzemy tą, Tytany, bierzemy tego. Coś takiego jak karty, no, karty są wybrane. No to co, no to lecimy, nie? Gra się super, powiem wam. Mi się o wiele lepiej gra niż w Battlefielda 4 z tego Titanfalla. Nie wiem czemu. Brakowało mi czegoś takiego nowego, świeżego. Kochane boty. Zaraz, zaraz, nie. Zajdą nas od dupy i będzie. Skąd naparza? Dobra, zdychaj śmieciu. To jest standardowy tryb gry. Wyniszczenie, to znaczy deathmatch, to jest po polsku mówiąc. O, Titan za 2 minuty gotowy. Tutaj naliczcie na jakieś popisowe akcje z mojej strony, ja dopiero się w to dra. Wdrążam się w tą gierkę. W sumie 2 godziny może grałem. O, już widzicie? Saitana zabili. Nie, na razie nie chcę żadnych kart. Nie do takiego trybu. Kamuflażyk, EA Crisis. Dobra, tańta na później weźmiemy. Go rąbnęliśmy. A to co? No biegamy, no. Trzeba biegać, zdrowie. Gra jest, mówię. Ekstra się gra. Dobra, uciekaj, bo tam jebnie. Hop, widzicie? Jakie ma sprawne nogi? Kości w ogóle. Nie przedstawiłem się chyba. Krzysiek 01 ja jestem. Tu możecie mnie podziwiać. Drugiego w drużynie. Aby. A to są moi. Nie wiem, jaki dobry jestem, że zabijam. Dobra. Rodeo. Tam to wybuchnie. No chłopcze, nie, co tam jeszcze żyjesz, skoro tak już jesteś martwy. Stańtan, a my zrzućmy sobie tutaj. Tutaj nie liczcie teraz, jak wsiądę do Tytana, że ja się popiszę czymś. Mówię, ledwo to ogarniam. A nie przejdę tędy. Interesujące. No, co? Nie widziałeś nigdy. Debile na fragi się pchają. Lecie na wrogiego Titana. O! Nie wiem co zrobiłem, ale było fajnie. Dobra, co tu jeszcze jest? Powiem już wam, że gra jest świetnie zoptymalizowana. Więc tutaj nie mam zastrzeżeń żadnych. Mówię, nowa marka.
Brakowało mi czegoś takiego. Ciągle te BF-y, Call of Duty, a tutaj takie coś nam wymyślili. Martwi mnie ten most. To jest wrogi. Przywitamy go. No. Pytaliśmy go jak należy. Jaka rzeźnia się zrobiła po prostu. Czy wy to widzicie? Dobra, nie ma co. Kuźwa, ale niech tu chciałem spaść. O. Kark się skręciło. O, i mnie zawiło coś. Jak wy kampicie, biegacie za mną, to co ja mam zrobić? No, na początku materiału, jak widzieliście, był unboxing. To jest standardowa edycja. Z czego następny odcinek na moim kanale jest LS-a. Wypadałoby coś nagrać. A później, no, później to już ten. Porażka. Później porażka. Później Titanfall pewnie. Dobra, ewakuować się chce. Trzeba. Wiem. Fajnie wygląda motyw ewakuacji w ogóle, jeśli nam się uda. Jeśli mi się uda dotrzeć. Dobra, jestem. Kamuflaż. No na razie... O, biegnie tam już coś. Dobra, jestem w środku. To mój. Spanikowałem troszkę. Przepraszam. No to odlatujemy, no. To był deathmatch drużynowy, można powiedzieć. W Titanfallu 6 na 6. 6 na 5. A przegraliśmy, w dupsko dostaliśmy. Byłem pierwszy. Ha, 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 ha. Dwa zgony tylko. Wód? A tak dużo w dupsko nie dostaliśmy. Bywało gorzej czasami. A, podsumowanie ten standardowe. Nawet poziom się wbił. Poziomy tam bardzo szybko. Szczególnie jak wyzwania się odblokowują jakieś. Karabinku holograficzny. O. Wyzwania. Coś wyzwałem. No. Mówię, kampanię jeszcze nie zaczynałem. Kampania? Co? Jest kampania multiplayer. To przejdzie się, ale raczej nie na wizji. Ale tak czy siak. GG. Dzięki za uwagę. To już szybki rzut oka na Titanfalla oraz z unboxingiem. Widzimy się później w LS-ie. Później mam nadzieję, że Titanfall znowu już zobaczymy. Jeśli chcecie ze mną pograć w Titanfalla, jakąś inną gierkę, napiszcie komentarz priva. Odezwę się. Trzymajcie się wszyscy. Na razie.